Anna, śpi dobrze. Ano, wydawnictwa Egmont. Komiks z serii Mój pierwszy komiks dla dzieci w wieku 5+, do wspólnego czytania z rodzicami lub do samodzielnego, gdy dzieci już opanują tę umiejętność. Komiks jest niewielkiego formatu, ma twardą, ale mięciutką po tej stronie okładkę i bardzo przypomina, zobaczcie zresztą, serię Malinka. Jest to seria, której pierwszy tom możecie już oglądać u mnie, a drugi za chwilę również będzie na kanale i na blogu. Anna jest dziewczynką, która ma przyjaciół, pluszowych przyjaciół, których poznajemy na pierwszej stronie komiksu. Anna bardzo lubi czytać książki, co możemy tutaj zobaczyć. Nie może się oderwać od lektury, mimo że rodzice dawno już ją prosili o to, aby skończyła czytać i zgasiła światło. Anna czyta, ale jej przyjaciele pluszowi chcą spać. Dziewczynka poleca im, żeby po prostu zamknęli oczy i spali. Ale co chwilę wybucha głośnym śmiechem i zabawki nie mogą pogrążyć się we śnie. Chcą, jak widzicie tutaj, uciec z łóżka dziewczynki, lecz ona je wszystkie łapie, bo nie wyobraża sobie, że miałaby spać bez pluszowych przyjaciół. W końcu, gdy dziewczynka chce spać, układa tutaj pluszaki, otula się w kołderkę, gasi światło, to jej przyjaciele postanawiają pokazać jej, jak to jest, gdy nie daje się komuś spać. Dziewczynka jest tutaj bardzo poirytowana, ona chce spać, jest zmęczona, ale pluszowi przyjaciele urządzili sobie wyścigi, urządzili sobie zabawy. No i dziewczynka ostatecznie, jak możecie tutaj zobaczyć, przeprosiła przyjaciół i wszyscy razem poszli spać. Jest to urocza historyjka, ma piękne ilustracje i myślę, że będzie świetna w rozpoczęciu przygody z komiksami właśnie dla dzieci w wieku 5+, bo o ile wiele razy mówiłam, że komiksy najlepiej czyta się samemu, bo wtedy najbardziej można zrozumieć, o co tam chodzi, tę całą fabułę, co, gdzie, kiedy się dzieje, tak komiksy z serii Mój pierwszy komiks można czytać wspólnie z dzieckiem i dzieci absolutnie nic z fabuły nie stracą, bo ilustracje są bardzo czytelne i wszystko można również z nich wyczytać. Zapraszam Was również na blog. W opisie do filmu jest link, tam też jest recenzja komiksu. No i zasubskrybujcie mój kanał, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi filmami.